Witam w drugim filmie dotyczącym serwerów w domu i w firmie. W pierwszej części ustaliliśmy, do czego potrzebny nam jest serwer, jakie usługi możemy mieć na tym serwerze, co możemy uruchomić i parę słów na temat użycia nas, serwera nas do zadań typowo serwerowych. W tym odcinku chcę podjąć temat oprogramowania, ale trochę z innej strony czyli co zainstalujemy bezpośrednio na sprzęcie. Pewnie domyślacie się, że chodzi o programowanie, które pozwoli na zarządzanie na przykład maszynami wirtualnymi. Tak i nie tylko. Porozmawiamy o oprogramowaniu hosta. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że jeśli Chcemy, aby nasz serwer świadczył dla nas jakieś usługi, to muszą one być na nim w jakiś sposób zainstalowane. I oczywiście mamy tutaj różne możliwości, jak do tego możemy sobie podejść. Pierwsza z nich jest instalacja systemu operacyjnego typu Windows Server albo jakiś serwer Linuxowy i temu podobne oprogramowanie. Następnie na takim systemie operacyjnym uruchamiamy usługi, najczęściej w postaci jakiegoś oprogramowania. Jakie to ma wady i zalety, powiemy sobie później, a teraz zastanówmy się, jakie są inne możliwości. Kolejną opcją jest instalowanie systemu operacyjnego, tak, tak, tu nic nie zmieniamy, a na tym systemie uruchamiamy sobie kontenery lub maszyny wirtualne. No i spróbujmy jeszcze trzecią opcję, czyli instalujemy system w postaci hypervisora. A następnie na nim uruchamiamy kontenery i maszyny wirtualne. Oczywiście nie jest to jakiś oficjalny podział, ale chcę wskazać tu pewną logikę podejścia do tej właśnie konkretnej sytuacji. Technicznie rzecz biorąc, większość standardowych funkcji zapewnia nam każde ze wspomnianych. Rozwiązań. A więc różnią się w takim razie otoczką do tego wszystkiego, do tych naszych usług. Generalnie możemy zauważyć, że jest taka podstawowa różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami, czyli poziom separacji uruchomionych usług. A ta separacja usług jest wskazana i bardzo pożądana. No i to, co powiedziałem, generalnie można uznać za opinię z którą wiem, że wiele osób się po prostu nie zgadza. Natomiast nie da się tego ukryć, że w tym kierunku poszedł rozwój technologii serwerowej. Właściwie do tego stopnia, że praktycznie każdy serwer szanujący się serwerowni ma zainstalowany przede wszystkim hypervisor. Ale do rzeczy. Omówimy sobie każdy z tych rozwiązań, Powiedzmy, powiemy jakie mają wady i zalety, a także kiedy należałoby takie, a nie inne rozwiązanie wykorzystać. OK. Kiedy zainstalujemy sobie Windowsa jako podstawowe oprogramowanie na naszym serwerze? Myślę, że przede wszystkim ma to sens takie rozwiązanie, kiedy usługi, jakich potrzebujemy są dostępne generalnie dla tego konkretnego systemu operacyjnego. Tutaj przede wszystkim na pierwszą myśl w przypadku Windowsa przychodzą mi usługi typu Active Directory, czyli katalog użytkowników i wszelkiego zalety na przykład zarządzanie zasadami grupy, Windows Server Update Services pozwalający na zarządzanie aktualizacjami komputerów opartych o Windowsa, Remote Desktop Services, usługi zdalnego pulpitu, SharePoint Server. Oczywiście nie twierdzę, że usług tego typu lub podobnych nie możemy uruchomić na Innym systemie niż Windows, bo wiadomo, że no, przykładowo moje Active Directory ma swoją wersję na systemy Linuxowe, ale chodzi mi po prostu o takie standardowe użycie. I praktycznie jest identyczna sytuacja w drugą stronę, czyli kiedy posiadamy na przykład Linuxa i standardowe dla niego usługi, czy też zupełnie inny system operacyjny. Oczywiście nie ogranicza nas to i nadal mamy możliwość uruchomienia kontenerów czy też maszyn wirtualnych. Już w Windows Server czy na przykład w serwerze typu Ubuntu. Natomiast te pewne podstawowe usługi są jednak cały czas na tym głównym systemie. W związku z tym, niestety, tracimy możliwość izolacji zasobów, skalowania, migracji, bezpieczeństwa, elastyczności, kompatybilności z różnymi systemami operacyjnymi i całą masę różnych zalet, które daje nam korzystanie choćby z kontenerów czy też maszyn wirtualnych. Oczywiście, jeśli w Twoim przypadku to nie przeszkadza, to nie ma jakichś większych przesłanek w kierunku tego, żeby, nie, żeby szukać innego rozwiązania. Myślę, że to jest właściwe podejście do problemu. E, właściwie pozostaje nam w tym temacie rozważyć, jaki to e, ten system zainstalować. Jeśli chodzi o Windowsa, no to chyba jest jasne, że mówimy tutaj o którymś z systemów Windows Server, a który, no to zależy, co będziesz na tym systemie realizował i przede wszystkim jak to się ma do licencjonowania tego systemu. Natomiast jeśli będziemy rozważać systemy Linuxowe, Unixowe i tak dalej, to wybór konkretnego systemu najczęściej zależy od naszych preferencji lub też zgodności z jakimś tam konkretnym oprogramowaniem. Myślę, że w tym wątku nie da się nic więcej dołożyć, bo wybór zależy bardzo konkretnie od sytuacji. I myślę, że każdy musi określić, jakiego systemu potrzebuje samodzielnie. To przejdźmy do drugiego scenariusza: na czym polega idea Hypervisor? Mam, mamy sobie system operacyjny, który właściwie służy nam e, tylko do uruchamiania i zarządzania maszynami e, wirtualnymi czy też kontenerami. I dzięki temu zyskujemy dokładnie to, co traciliśmy w przypadku instalacji wszystkiego na jednym systemie operacyjnym. Uprzedzając potencjalne pytania, bo takie zawsze się pojawiają: przy współczesnych systemach operacyjnych oraz nowoczesnym sprzęcie wydajność oprogramowania pracującego na maszynie wirtualnej jest taka sama, jak gdyby pracowała bezpośrednio na systemie zainstalowanym na fizycznym sprzęcie. Oczywiście nie my mówimy tutaj o sytuacji, kiedy przydzielimy dla maszyny ograniczone zasoby, no bo wiadomo, że wtedy nie wyjdzie nam na to samo. Dokładnie chodzi mi tutaj o to, że potencjalna wydajność np. jednego rdzenia jest praktycznie taka sama, zarówno na maszynie wirtualnej czy kontenerze, czy na fizycznie zainstalowanym oprogramowaniu na serwerze. Jeśli kogoś zastanowiło moje stwierdzenie o nowoczesnym sprzęcie. To tu również uprzedzę pytania. Odpowiednie wsparcie dla wirtualizacji ma przed 100 lat. Pomijam tutaj sytuację, kiedy mówimy o dość nietypowych lub bardziej zaawansowanych wykorzystaniach wirtualizacji, na przykład wirtualizacja kart graficznych lub korzystanie w ogóle ze sprzętu, który tej wirtualizacji nie obsługuje z jakichś powodów. W każdym w tym przypadku potrzebujemy wsparcia ze strony sprzętu, żeby to nam poprawnie działało. Można właściwie. Powiedzieć, że wybór hyperwizora generalnie powinien być standardowym podejściem, od którego co najwyżej będą wyjątki. Tak, przynajmniej według mojej opinii. Pierwszy taki wyjątek który przychodzi mi do głowy, to sytuacja, którą opisałem w przypadku systemów, czyli po po potrzebujemy po prostu usług standardowych, na przykład dla Windowsa i kompletnie nic poza tym. Właściwie to nie wyklucza nam to użycia hypervisora, bo nadal możemy przecież na tym hypervisorze zainstalować system Windows, ale może to tłumaczyć, że pominiemy ten etap i po prostu zainstalujemy sobie Windowsa bezpośrednio na sprzęcie. Innym przykładem, kiedy ominiemy sobie tego naszego hypervisora, to sytuacja, kiedy dysponujemy znacząco ograniczonymi zasobami i na przykład wiemy, że utrata pamięci RAM na potrzeby właśnie tego systemu, nawet mała ilość jest po prostu dla nas niedopuszczalna. No i opcja taka, którą wspomniałem wcześniej, czyli po prostu nasz sprzęt nie wspiera wirtualizacji, no to nie mamy wtedy za bardzo co sobie tutaj jaksem poradzić. No i musimy użyć rzeczywiście systemu bezpośrednio instalowanego na sprzęcie, ewentualnie używać konteneryzacji. W każdym innym przypadku, ja jeszcze raz to mówię osobiście, to jest moja opinia, polecam, a wręcz sugeruję, aby użyć przede wszystkim jakiegoś hypervisora. No dobra, ale co to takiego jest ten hypervisor? Jakiego użyć? Jaki będzie najlepszy? Czy w ogóle jest jakiś darmowy? Jakie dodatkowe zalety ma ten nasz hypervisor? No, na te i na inne pytania odpowiem już w następnym filmie. W tym filmie chciałem Was przede wszystkim przekonać do wyboru właśnie tego rozwiązania. Omówienie hypervisorów przekładamy sobie na następny film ze względu na to, że jest dużo do powiedzenia, a nawet bardzo dużo. Jeszcze trzeba parę rzeczy pokazać, więc nie będziemy przedłużać tego pojedynczego filmu. Do kolejnego serdecznie zapraszam. A jeśli nie chcesz przegapić tego filmu, to sprawdź czy na pewno subskrybujesz kanał i czy włączyłeś lub włączyłaś powiadomienia o nowych treściach. Mam nadzieję, że film ci się podobał. Jeśli tak, kliknij łapkę w górę. Jeśli chcesz wspomóc działanie kanału, zapraszam do skorzystania z produktów polecanych w opisie lub wykorzystaniu funkcji podziękowań dostępnych pod filmem. I do zobaczenia w następnym filmie.